Szczęść Boże, coś Wam powiem. Czy jesteś dobrym człowiekiem? Zanim odpowiesz, posłuchaj jeszcze raz tego, co mówi Jezus. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Jeżeli więc nie jestem dobry, bo od Boga dzieli mnie ogromna przepaść, to jaki jestem? I czy jest dla mnie jakaś nadzieja, że coś się w moim życiu poprawi? Oczywiście. Nadziei tracić nie możemy. A jeśli będziemy wiernie wypełniać to, co mówi Jezus, nie tylko zachowując przykazania, to nasze szanse wzrastają. Nikt z nas nie lubi, kiedy zwraca się nam uwagę. Nikt z nas także nie lubi krytyki, bo ona zadaje nam ból. Tylko jeśli jest to krytyka naszych zachowań, których możemy się wyzbyć, to dlaczego się obrażamy? Przecież zwrócenie nam uwagi, że coś robimy źle i mamy możliwość to poprawić, powinno być dla nas cenną uwagą. Bo ktoś stojący obok zauważa nasze zagubienie i wskazuje nam właściwą drogę. Biblia nie jest książką historyczną, która opisuje dawne dzieje. Ona jest księgą ponadczasową, bo zawarte w niej historie są czymś, co przeżywamy sami. Dlatego powinniśmy ją czytać inaczej niż cokolwiek innego, by treść zapisana na jej stronach była dla nas przejmująca. Kiedy wchodzimy w rolę opisywanych bohaterów, zupełnie inaczej odbieramy zawarty tam przekaz. Dziś, kiedy mowa jest o bogatym młodzieńcu, który z natury wydaje się być dobry, bo zachowuje przykazania, odkrywa nagle, że jednak do doskonałości wiele mu brakuje. Jakby nie było, przykazania są minimalnym pułapem wymagań, jakie wobec nas są zastosowane. Mniej już się nie da, bo to grozi katastrofą. Możemy żyć w przekonaniu, że jesteśmy super ludźmi, bo nie łamiemy żadnego z przykazań. Ale kiedy ktoś nam zadaje pytanie, co robisz więcej, to stajemy jak w rycie i myślimy, o co mu chodzi. Jakie więcej? Chodzimy za ludzi dobrych, ale czy takimi jesteśmy? Każdy z nas ma coś do przepracowania. I tak będzie do końca życia. Więc od tematu zmian nie uciekniemy. I nie ma co się martwić, że nie jesteśmy jednak idealni i dobrzy, ale może warto zapłakać nad swoim stanem. Poczuć smutek. On wcale nie odsunie nas od Boga, ale bardziej zmotywuje do większej wiary w Niego. Święta Mała Tereska powiedziała, mogę mało zrobić, albo raczej absolutnie nic, gdybym była sama. Pociesza mnie to, że u Twego boku mogę się przydać. W rzeczywistości zero z Boga nie jesteśmy zerem, ale mamy ogromną wartość, o ile pójdziemy za Jego wskazaniami. Będąc przy Bogu, musimy nauczyć się przezwyciężać wizję, która ogranicza nas do mechanicznych kwestii. Zrobiłem coś, to będzie nagroda, a jak nie zrobiłem, to będzie kara. Nasza wiara to coś więcej. Kiedy w coś wkładamy serce, dajemy również życie i pokonujemy nasz konformizm. Ten, kto kocha, nie zadowala się byle czym i nie daje czegokolwiek. Kto szuka bliskich i osobistych relacji, ten wykorzystuje każdą okazję i każdy szczegół, by wzrastać w miłości. Miłość nie jest łatwą rzeczą, bo kto kocha, ten jednocześnie podejmuje się głębokich i radykalnych wymagań. Kto widzi w Jezusie dobrego nauczyciela, ten gotów jest do poświęceń. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.